Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Słowami drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z 13 rozdziału, które są hasłem tygodnia, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejsze święto, święto Trójcy Świętej. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, mamy wyznaczone takie słowa: nie przyłączaj się do większości ku złemu. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale pisze: będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Moi drodzy, myślę, że nieraz słyszeliśmy słowa o tym, że większość może więcej, że większości jest siła, albo że większość powinna o czymś decydować, bo większość ma rację. Kiedyś irlandzki XIX-wieczny poeta Oscar Wilde miał powiedzieć, że większość ludzi jedynie egzystuje. Czy warto przyłączać się do większości? Czy powinniśmy nieraz ślepo i bezkrytycznie czy bezrefleksyjnie iść w swoim życiu drogą, którą idzie większość? Słowo Boże na dziś mówi, żeby nie przyłączać się do większości ku złemu. Podążanie za większością może mieć swoje plusy, ale też i minusy. Możemy powiedzieć, że będąc w większości, będąc w grupie, jest po prostu raźniej. Będąc w większości, nie jestem sam. Ktoś jest ze mną, ktoś mi towarzyszy, a ja wtedy identyfikuję się z jakąś grupą, która też mnie określa. Odnajduję się w jakiejś grupie, współtworzę ją, albo po prostu mam w niej swoje miejsce. A nieraz bywa tak, że na różnym etapie naszego życia przynależność do jakiejś grupy i akceptacja w niej są bardzo ważne i nie wyobrażamy sobie życia poza jakąś grupą. Jednak może się też zdarzyć tak, że człowiek coraz mniej identyfikuje się z grupą, dlatego że większość, do której z jakiegoś powodu należy, wyraża inne zdanie, które niekoniecznie się podoba. Okazuje się, że człowiek ma inne zdanie w jakiejś sprawie albo wartości, które wyznaje, są zupełnie inne. I niejednokrotnie bardzo trudno jest podjąć właściwą decyzję odłączenia się od grupy, opuszczenia jej, bo nie chcemy żyć w osamotnieniu, a jednocześnie skazać się na wyobcowanie z grupy. Zastanówmy się, drodzy, dziś, jak wysoce kosztowna może okazać się decyzja pójścia za większością, zwłaszcza jeśli większość podąża ku złemu. A my chcemy żyć inaczej i nie chcemy prowadzić takiego życia, jakie oczekuje ode mnie czy od nas dana grupa. Co zrobić w sytuacji, kiedy chcemy żyć inaczej i nie chcemy przyłączać się do większości, która idzie w stronę zła? Mój drodzy, prośmy Boga, by pomógł nam odnaleźć drogę wyjścia z sytuacji, która może się wydawać sytuacją bez wyjścia. I prośmy Boga, by pozwolił nam ujrzeć światło nadziei tam, gdzie już niczego nie jesteśmy w stanie dostrzec i zobaczyć. Amen. Życzę wszystkim dobrej, błogosławionej, świątecznej niedzieli. Pozostańcie z Bogiem.